moja katolicka rodzina, święty Dominik Savio, droga do świętości dla dzieci. Dzieci, jutro dni kariery. Chciałabym, abyście pomyśleli, kim chcecie być, kiedy dorośniecie, i potem opowiedzieli o tym w klasie. Czy wszyscy zrozumieli? Wiesz już, kim będziesz, kiedy dorośniesz? No pewnie. Wiedziałem już w wieku 4 lat. Kierowcą wyścigowym, tak? Tak, kierowcą Formuły 1. Ale to nie wszystko. Zaprojektuję też swój własny samochód. Będzie czerwony z białą błyskawicą. Fajnie. Tak. Słuchaj, mam nowy tor wyścigowy ze zdalnie sterowanymi samochodami. Chcesz go wypróbować dzisiaj po południu? Okej. Hej, zdecydowałyście już, kim będziecie, kiedy dorośniecie? Jasne, że tak. Ja będę stewardesą. Będę latać do różnych krajów. Będę miała milion przyjaciół na całym świecie i będę robić zdjęcia. Dobra, dobra, już rozumiemy. A ja będę projektantką mody. Będę tworzyć wspaniałe suknie i będę sławna w Hollywood. Wszystkie aktorki będą nosić moje stroje. Będę miała również własną linię ubrań i perfum. Bla, 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 dziewczyńskie sprawy. Założę się, że ty chcesz zostać strażakiem lub policjantem. Otóż mylisz się. Dla twojej informacji zamierzam być biznesmenem. Będę bardzo bogaty, będę miał całe góry pieniędzy i wiesz co? Będziesz kupował głupie rzeczy? Nie. Nie będę już musiał prosić tatę o pieniądze na słodycze i zabawki. Nie będę musiał czekać na urodziny, by dostać prezenty. Będę kupował sobie to, co chcę i kiedy chcę. Hej, to niezły pomysł. Serio, niezły pomysł. Jasne, bycie bogatym jest ekstra. Fantastycznie, chłopcy. Myślę, że kierowca wyścigowy to super pomysł, a bycie biznesmenem? Cóż, w biznesie nie ma nic złego, dopóki to uczciwy biznes. Mój biznes będzie uczciwy. Tak, wszystkie zawody powinny być sposobem służenia Bogu i innym. Każda uczciwa praca jest drogą do świętości. Chwila, chwila, chwila. Nie mówiłem, że chcę zostać świętym. Powiedziałem, że chcę zostać biznesmenem. A to zupełnie co innego. Mylisz się. Bycie świętym oznacza pójście do nieba. To cel życia każdego katolika, bez względu na pracę, jaką wykonuje. A, rozumiem. Myślałem, że bycie świętym oznacza wstąpienie do zakonu, życie klasztorne i takie tam. Nie. Niektórzy ludzie powołani są do życia zakonnego. Inni do małżeństwa i założenia rodziny, a jeszcze inni do samotnego życia. Ale wszyscy ludzie powołani są do miłości i służby Jezusowi. Uff, już myślałem, że nie będę mógł zostać kierowcą wyścigowym. Możesz być i kierowcą, i świętym. Pan Bóg będzie bardzo zadowolony. Tak, ale sam nie wiem, bycie świętym to nie dla mnie. Poza tym, święty Alex brzmi komicznie. Jak się ma mój mały biznesmen? Nie wiem. Nie wiesz? Co się stało? Chcę pójść do nieba, ale nie chcę być świętym i nie chcę, by moja twarz znalazła się na obrazkach w kościele. Albo na rzeźbach, na które każdy patrzy. Alex, niewielu świętych ma swoje posągi. Są miliony świętych, których życie przebiegło niezauważone, którzy teraz są w niebie z Bogiem. Czy są wśród nich święte dzieci? Oczywiście. Opowiem ci o świętym Dominiku Savio, który miał 15 lat. 15-letni święty? Właśnie. Miał na imię Dominik, co oznacza należący do Boga. Urodził się we wsi Riva w północnych Włoszech w 1842 roku. Był synem kowala, a od wczesnego dzieciństwa chciał zostać księdzem. W dzień pierwszej komunii po mszy świętej Dominik zapisał kilka postanowień. Postanowienie Dominika Savio w roku 1849 w dniu pierwszej komunii świętej w wieku 7 lat. Numer 1. Będę przystępował do spowiedzi i komunii świętej tak często, jak tylko mój spowiednik na to pozwoli. Numer 2. Będę święcił niedzielę i inne dni święte. Numer 3. Jezus i Maryja będą mymi przyjaciółmi. Numer 4. Śmierć, ale nie grzech. Numer 5. Zawsze być radosnym. Kiedy święty Jan Bosko zaczynał pracę z bezdomnymi dziećmi w Turynie, odwiedził wszystkie pobliskie wioski i wielu młodych ludzi przyłączyło się do niego. Czy odwiedził też wioskę Dominika Savio? Tak, i tamtejszy ksiądz wypowiadał się bardzo dobrze o Dominiku. Ojcze Janie, przedstawiam ci Dominika Savio. To bardzo pracowity chłopiec, a przy tym bardzo radosny i pobożny. Czy mogę pójść z tobą, ojcze?
Myślę, że tak. Zależy to od twoich rodziców i twojego księdza. Myślę, że bardzo dobrze sobie poradzi. Pomoże ci stworzyć dobrą atmosferę wśród chłopców. W takim razie załatwione. Chodźmy porozmawiać z twoimi rodzicami. Dziękuję, dziękuję bardzo. To będzie moja pierwsza kreacja. To sweterek dla Mikołaja. Dobrze. Chcesz go dla siebie? Wygrałeś! Kiedy będzie gotowy, założę ci go i zabiorę cię na wystawę psów. Będziesz najlepiej ubranym psem w mieście. Jak ci idzie z kolekcją? Super, spójrz! Może nie wygląda zbyt pięknie, ale... Nie przejmuj się. To pierwszy sweter, jaki zrobiłaś. Nie może być od razu doskonały. Wiesz, kiedy święty Jan Bosko po raz pierwszy spotkał Dominika Savio, był zdumiony świętobliwością chłopca. Wiesz, co mu powiedział? Święty Jan Bosko powiedział mu: jestem krawcem dusz. Krawcem dusz? Tak, a Dominik Savio odpowiedział mu: ja będę tkaniną, z której ojciec może skroić garnitur. Krawiec dusz? Nie rozumiem. Cóż, twoja dusza jest bardzo ważna dla Boga i dlatego musisz postarać się, by była bez skazy. Oczyszczamy swe dusze przez sakrament spowiedzi, prawda? Tak, nasze dusze muszą być czyste i dobre. Aby były piękne, muszą być przepełnione dobrem. I do tego potrzebne jest kierownictwo duchowe. Czy nasz ksiądz jest krawcem naszych dusz? Dokładnie tak. Zna nas i pomaga nam tkać swoją duszę, tak byśmy mogli być dobrymi dziećmi Bożymi. Teraz rozumiem. Ponieważ Dominik był biedny, święty Jan Bosko zagwarantował mu stypendium, by mógł uczyć się w oratorium w Turynie. Dominik uczył się tam przez 3 lata. Rozpoczął naukę w wieku 12 lat i był jedynym uczniem, który zauważył znak wiszący przy wejściu. Napisane tam było: podarujcie mi duszę, zabierzcie resztę. Dominik zobaczył, że święty Jan Bosko był w interesie duszy. Hej, hej, chwileczkę. Powiedziałeś w interesie duszy? Tak, tak jest tu napisane. Czy można prowadzić interesy z duszą? Chyba tak. Dziwne. Czy pan Alex? To ja. Dobrze, oto dostawa cukierków. To będzie 10 dusz. Proszę tu podpisać. Dobry towar jak na 10 dusz. Proszę. Nie wiem. Ta sprawa z interesem duszy jest bardzo dziwna. Chyba musimy zapytać ojca Michała. Ha, ha, ha. Interesy duszy to nie to, co myślicie. Ach, nie? Święty Jan Bosko chciałby, jego chłopcy pragnęli pójść do nieba, bo tylko to liczy się w doczesnym życiu. Dbałość o duszę to najlepszy interes. Dobra, chyba rozumiem. Jaki byłby pożytek z posiadania wszystkich pieniędzy świata, gdybyś zgubił swą duszę? W takim razie interes duszy oznacza, że trzeba się starać, by dusza człowieka była czysta i piękna. Dokładnie. Musimy dbać o nasze dusze. Jan Bosko sam spisał żywot świętego Dominika Savio, ponieważ był pod wielkim wrażeniem jego świętości. Czy święty Dominik Savio miał piękną duszę? Tak. Okej, ja też zamierzam założyć interes dusz. I sprawdzę, czy mogę sprawić, że moi przyjaciele będą również przyjaciółmi Boga, tak jak czynił święty Jan Bosko. To się nazywa apostolat. Lecz by przyprowadzić twoich przyjaciół bliżej Boga, musisz sam być bardzo blisko Niego. Musisz być dobrym katolikiem. I dawać dobry przykład? To prawda. Dominik miał wielu przyjaciół w oratorium. Hej, Dominiku, idziesz nad rzekę? Nad rzekę? Nie mogę. Muszę iść na lekcję i ty też. Lekcja jest odwołana, nie słyszałeś? Naprawdę? Pracownicy zakładów włókienniczych zwołali zebrania we wszystkich szkołach. Jesteś pewien? Oczywiście, chodź. Wspaniale. W takim razie chodźmy popływać. Dominik wraz z przyjaciółmi poszli nad rzekę i świetnie się bawili. Oh.
Bardzo się na was zawiodłem, chłopcy. Uciekanie z zajęć to bardzo poważna sprawa. To znaczy, że dziś były lekcje? Oczywiście. Wejdźcie do środka i przebierzcie się. Okłamałeś mnie. Tak. Ale było fajnie, prawda? Nigdy więcej mnie nie okłamuj, słyszysz? Naprawdę go uderzył? Tak, Dominik czuł się oszukany. Uderzył kogoś? W takim razie jak może być świętym? To, co wtedy zrobił, nie było święte, ale musicie pamiętać, że Dominik był chłopcem, który dążył do świętości. I jeszcze jej nie osiągnął. Potem przeprosił chłopca i zostali dobrymi przyjaciółmi. Wow! To co, przyjdziesz do mnie pobawić się wyścigówkami? Nie mogę. Muszę dokończyć książkę i dowiedzieć się o interesie duszy. Możesz przeczytać ją później. Powiedziałem nie. Przestań być takim sztywniakiem. Hej, nie jestem sztywniakiem. Chcę się tylko dowiedzieć o Dominiku Savio. Muszę już iść. Dominik poprosił świętego Jana Bosko, powiedział mu... Jaki jest najlepszy sposób, by zostać świętym? Hej, oto klucz do świętości. Wreszcie się dowiem, co trzeba zrobić z tym interesem duszy. I święty Jan Bosko powiedział mu, nie przestawaj się bawić i zawsze wykonuj swoje obowiązki. Wow, nie przestawaj się bawić? Hej, tato. Tak, Alex? Czy to prawda, że nawet święte dzieci się bawią? Oczywiście. Wszystkie dzieci uwielbiają zabawę. To super! A co ty myślałeś, że tylko modliły się całe dnie? Nie wiem, chyba tak. Wcale tak nie było. Bawiły się jak zwyczajne dzieci. Posłuchaj, opowiem ci, co przydarzyło się Dominikowi Savio. Pewnego dnia dwóch przyjaciół Dominika pokłóciło się, a ponieważ bali się wydalenia ze szkoły, wyszli na ulicę, by się bić. Dominik zaoferował się być sędzią w tej walce. Zanim zaczniecie, spójrzcie na Chrystusa i powiedzcie: Jezu Chryste, który niewinnie umarłeś za grzechy swych prześladowców, jestem grzesznikiem i zamierzam obrazić Chrystusa celowo, szukając zemsty. A potem możecie zacząć, rzucając pierwszy kamień we mnie. I co, nie pobili się? Nie, załatwili sprawę polubownie i to wszystko dzięki odwadze Dominika. Rozumiem. Pójdę do Sergia pobawić się. Wiesz co? Ma nowy tor wyścigowy. Brzmi nieźle. Odrobiłeś pracę domową? Nie. W takim razie powinieneś to zrobić. Okej, ofiaruję Bogu zadanie domowe, a potem wyścig samochodowy. To dwie bardzo małe rzeczy. Byłoby wspaniale. Święty Dominik Savio mówił, nie potrafię czynić wielkich rzeczy, ale chcę, by wszystko, co robię, było dla chwały Boga. Proszę, oddaj mi moje naklejki. Mówiłeś, że mogę je pożyczyć. Ale poprosiłem, byś je oddał. Jesteś samolubem. Nie, to ty jesteś samolubem. To moje naklejki, oddawaj je. Nie rozumiem, dlaczego nie możesz się nimi podzielić. Hej, hej, dlaczego się kłócicie? Jesteście dobrymi przyjaciółmi. Alex, odejdź stąd i zostaw nas w spokoju. Mogę tak zrobić. Nie ma z wami o czym gadać. Posłuchaj go, teraz nas obraża. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Nie lubię patrzeć, jak moi przyjaciele się kłócą, ale widzę, że tracę czas. Czy on powiedział przyjaciele? A od kiedy my jesteśmy przyjaciółmi? Nie wiedziałem, że mam jakiś przyjaciół. Wiesz, to co Alex zrobił, było prawdziwą przyjaźnią. Cześć! Co się stało? Martin i Fran kazali mi spadać. Rozpętali wielką kłótnię. A czemu ciebie to obchodzi? Bo nie lubię patrzeć, jak moi przyjaciele się kłócą. A ty? Co robisz? Kiedy czekałem na ciebie, zacząłem czytać o Dominiku Savio. Wiesz, że modlił się przez 6 godzin? 6 godzin? Tak. To wyjaśnia, dlaczego był święty. Prawda. Te wszystkie modlitwy... Panie, chcę się modlić jak Dominik Savio, ale minęły dopiero 2 minuty, a ja już jestem wykończony. Jak tam? Źle, bardzo źle. Dlaczego?
bo Dominik Savio modlił się przez pełne 6 godzin, a ja nie potrafię nawet przez 2 minuty. Nie rozumiem, co w tym śmiesznego. Słuchaj, święty Jan Bosko powiedział Dominikowi Savio, że nie musi modlić się tak długo lub spędzać całego dnia w kościele. Naprawdę? Oczywiście, że tak. Spójrz, nasza wiara powinna być jak powietrze, którym oddychamy. To znaczy, że Bóg powinien być obecny we wszystkim, co robimy. Nie powinien być jak głaz, który musimy dźwigać. To znaczy, że nie muszę spędzać całego dnia w kościele na modlitwie? Dokładnie. Jeśli ofiarujemy to, co robimy Bogu, cały nasz dzień staje się modlitwą do Niego. A ja myślałem, że trzeba iść do kościoła, aby się pomodlić. Dobrze jest przyjść do kościoła, ponieważ Jezus jest tu, w najświętszym sakramencie w tabernakulum, ale wystarczy przyjść choć na chwilę. Całe szczęście, kamień spadł mi z serca. Idę do domu na obiad, ofiaruję mój posiłek Bogu. To wspaniale. Chociaż mógłbym nie jeść obiadu i ofiarować to małe poświęcenie, by Martin i Fran pogodzili się. Hej, Alex. Co? Przepraszam, że na ciebie nakrzyczałem. Jasne. Nie, na serio, bardzo przepraszamy. Okej, w porządku. Kumple? Dobra, kumple. Proszę, możesz wziąć te naklejki. Nie są warte naszej kłótni. Wiesz co, tato? Tu jest napisane, że pewnej nocy święty Jan Bosko znalazł Dominika drżącego z zimna w swoim łóżku, ponieważ był przykryty tylko prześcieradłem. No co ty? Złapiesz zapalenie płuc. Raczej nie. Nasz pan też nie złapał zapalenia płuc stając w Betlejem. Dalej, przykryj się kocem. Bóg nie chce, byś zachorował. Innym razem święty Jan Bosko znalazł kamienie i kawałki cegieł pod prześcieradłem Dominika. Dlaczego on tak się karał? By cierpieć jak Jezus na krzyżu. Ja już nie chcę być świętym. Jeśli trzeba karać się cały czas, nie jestem zainteresowany. To koniec. Nie trzeba tego robić, by być świętym. Tak naprawdę święty Jan Bosko kazał mu skończyć z tym umartwianiem się, spłoszczeniem lub nieprzykrywaniem się we śnie. Wiesz, życie pełne jest małych rzeczy, które musimy robić z uśmiechem, nawet jeśli jest ciężko. To właśnie o te małe rzeczy prosi nas Bóg. Takie jak na przykład wczesne wstawanie? Właśnie tak. Albo sprzątanie pokoju przed wyjściem do szkoły? To mogę robić. Te małe rzeczy są wielkim skarbem i są też ścieżką do nieba. I to wszystko? Cóż, nie jest to proste. Czasami te małe rzeczy są bardzo ciężką pracą. Rozumiem. Wiesz, co myślę? Myślę, że Bóg jest bardzo dobry, ponieważ nie chce, byśmy sami się karali. Oczywiście. Pomyśl tylko, Jezus żył jako zwykły człowiek przez 30 lat. Pracował, słuchał rodziców, był dobrym przyjacielem. Jezus jest dla nas wszystkim przykładem, jak żyć. Wskazał nam ścieżkę do świętości. Ścieżkę prowadzącą do nieba? Prawda. Dominik założył grupę modlitewną nazwaną Towarzystwo Niepokalane. Chłopcy razem modlili się, chodzili na katechezę, uczyli się i bawili. Dominik opowiadał im różne ciekawe rzeczy podczas niedzielnej katechezy. Był wspaniałym mówcą i inni chłopcy wiele się od niego nauczyli. Hej, nie musisz wykonywać pracy innych ludzi. Racja, zamiatanie zostaw ogrodnikowi. Chcę zrobić jak najwięcej dzisiaj, bo nie wiemy, co przyniesie jutro. Musisz być święty już dziś, żyć teraźniejszością. Już skończyłam. Nelson, twój sweter jest gotowy. Nelson, gdzie ten pies się schował? Nelson! Mamo, widziałaś Nelsona? Nie, kochanie. Musi przymierzyć swój sweter. Nie wiem, gdzie on może być. Nelson, chodź tu natychmiast, albo nie dostaniesz swojego swetra. Założę się, że schował się, bo nie chce założyć swetra. Nie martw się tym. Przynajmniej poćwiczysz krawiectwo. Ale spójrz na to, to kompletna porażka.
Nie jest tak źle, biorąc pod uwagę, że to pierwsze podejście. Ktoś inny poddałby się już w połowie, ale ty wytrwałaś i zrobiłaś ten sweter. Tak, ale kto chciałby taki sweter? Nie martw się. Nauczę cię paru sztuczek i następny sweter wyjdzie już perfekcyjnie. Tak myślisz? Oczywiście. Hej, mamo, jak zmarł święty Dominik Savio? Czy zmarł w bardzo młodym wieku? Tak, zaraz ci opowiem. Kiedy Dominik miał 15 lat, poważnie zachorował i lekarz powiedział mu, że powinien powrócić do domu rodzinnego. Święty Jan Bosko i grupa jego przyjaciół pojechała do niego w odwiedziny. Jak się umiewasz? W ogóle mnie nie boli. Co to jest w porównaniu z cierpieniem Jezusa na krzyżu? Stan Dominika się pogarszał i poprosił świętego Jana Bosko o udzielenie ostatniego namaszczenia. Poprosił swojego ojca o przeczytanie mu modlitwy dla umierających. Żegnaj, ojcze. Co też powiedział mi nasz ksiądz? Chyba nie pamiętam. Widzę takie piękne rzeczy. I to były jego ostatnie słowa. Kilka dni później ukazał się swojemu ojcu we śnie i powiedział mu, że został zbawiony. I wkrótce zaczęły dziać się cuda tym, którzy mu się powierzyli. Oczywiście, ponieważ był święty. To prawda. Święty Jan Bosko był przekonany, że umarł jako dziecko święty i postanowił opisać jego życie. Wie ojciec co? Mam zamiar modlić się o wstawiennictwo świętego Dominika Savio, by pomógł mi być dobrym przyjacielem i prowadzić moich przyjaciół do Jezusa. Myślę, że to wspaniały pomysł. 100 lat po śmierci Dominika papież ogłosił go świętym i uczynił go patronem młodzieży z całego świata. Panie, modlę się przez wstawiennictwo świętego Dominika Savio, byś pomógł mi uczyć moich przyjaciół kochać Ciebie i zdawać sobie sprawę z Twojej miłości do nich oraz by zobaczyli, że jesteś ich najlepszym przyjacielem. Amen.